sobotę 17 czerwca w Ludwikowicach Kłodzkich odbyły się zawody z cyklu Bike Marathon, jednej z największych imprez rowerowych w Polsce. Zawodnicy rywalizowali na trzech dystansach: mini o długości 27 km, mega 46 km i giga 71 km. Byłem rok temu, też trasa podobnie trudna. Jak w tym roku? W danym roku była pogoda lepsza. Pogoda lepsza była, w tym roku deszcz, ale no znośne warunki, jeszcze nie pada, także momentami było ślisko, aczkolwiek spodziewałem się, że będzie większe błoto po tych wczorajszych opadach. Twarde drogi, było wszystko przejezdne, także fajna trasa. Były wypadki, upadków było sporo, tak, widziałem kilka osób leżało, także no tłoczno było, więc na niektórych zjazdach było naprawdę ślisko. Trzeba było uważać. Pomimo niesprzyjającej pogody na starcie pojawiło się wielu uczestników. Na najdłuższej trasie zwyciężył Mariusz Kozak z numerem startowym 958. Pokonał dystans w 3 godziny i 39 minut. Jego średnia prędkość przejazdowa oscylowała w granicach 19 km na godzinę. Trasa była wspaniała, tak jak widać. Wyścig naprawdę prawdziwe MTB. No złapała mnie w połowie ulewa, no ale też było przez to ciekawiej. Organizator się świetnie spisał, zresztą pan Grabek Promotion firma jest naprawdę liderem, jeżeli chodzi o organizację wyścigów rowerowych, i jutro mamy też super bieg. No i oczywiście za rok również zapraszam do gminy Nowa Ruda, do Ludwikowic Kłodzkich, na nasze przepiękne trasy, piękne krajobrazy, dzisiaj deszczowe, ale atrakcyjne przez to bardziej. Oprócz wyścigów dorosłych mogliśmy podziwiać także najmłodszych zawodników. Startowali na specjalnie przygotowanym torze, mocno dopingowani przez kibiców czekających na powrót dorosłych uczestników, dawali z siebie wszystko, aby móc stanąć na podium. O, trasa super, szybka, bardzo szybka, mokra, jak w tym roku chyba wszystkie, jest dobrze. Jeżeli chodzi o pogodę, to była dobra, nie... właśnie taka optymalna, czy raczej lepiej jakby było ciekawe? Optymalna. Trasa śliska, bardzo śliska, fajna konkurencja. No i zaś mi do oka, kurde, wpadło. Okularów nie miałeś? Miałem, ale widać, nie pomogły. W niedzielę, 18 czerwca, na trasie 4. półmaratonu Sowiegórskiego i 2. dziesiątki Sowiegórskiej pojawiło się wielu biegaczy, którzy rywalizowali na dystansie 10 i 21 km. Przygotowuję się, wiadomo, ale nie na tyle, na ile bym chciała, ponieważ moja praca nie pozwala mi na to. Tak, trasa jest znana, drugi rok prawie identyczna, przepiękna po naszych górach Sowich, także warto biegać. To znaczy w cyklu Macieja Grabka startuje wtedy, kiedy czas im pozwala. W tym roku startowałam w Miękini, w Polanicy, w Świeradowie. Chyba dzisiaj czwarty albo piąty, coś zgubiłam. W zeszłym roku wygrałam kategorię, myślę, że w tym roku będzie dobrze. Półmaraton sowiegórski jest dosyć trudny, ale myślę, że warto się pokusić na połówkę. To już kolejna impreza biegowa w gminie. Myślę, że czwarty półmaraton, bo zaczynaliśmy na przełęczy Sokolec. A teraz jesteśmy drugi rok na Harendzie, a poza tym to jest taki aktywny weekend, bo wczoraj rowery i bike maraton i prawie 900 osób na starcie, a dzisiaj biegamy po górach 21 km i 10 km, do wyboru dwa dystanse w miarę sił i możliwości. Na tą chwilę mamy prawie 300 osób, jeszcze jak widać zapisy trwają. Zawodnicy są z całego kraju, od że tak powiem północno-wschodnich kresów po południowo-zachodnie miejsca w naszym kraju, bo jest dosyć liczna ekipa i ze Świeradowa Zdroju, ale też z centralnej Polski, także można powiedzieć obsada ogólnopolska. Tego dnia pogoda była łaskawsza i mogliśmy cieszyć się słońcem. Zawodnicy rozgrzewali się do występu na trasie i oczekiwali na sygnał startowy, który wydała wójt Adrianna Mierzejewska. Myślę, że świetna promocja. Doskonała możliwość zarobienia przez nasze agroturystyki, gastronomię, sklepiki, także promocja i też możliwość uzyskania jakiegoś zysku. Ponadto świetna impreza, która skupia mnóstwo oglądających. Dzisiaj pogoda nam dopisuje i myślę, że dzisiaj też tutaj coraz więcej, bo widzę, że coraz więcej osób zjeżdża, przyjedzie, będzie oglądać i kibicować naszym biegaczom. Będę może odpalać do startu, tyle z czynnego udziału. Wczoraj jechałam na rowerze, dzisiaj chyba nie dałabym rady, a generalnie nie biegam.